ponieważ w treści zadania jest podane ciepło molowe przy stałej objętości, wyrażające się w joule na mol Kelvin, to ciepło pobrane izochorycznie przez azot przedstawiamy iloczynem ilości moli ciepła molowego przy stałej objętości i zmiany przyrostu temperatury. Do tego dochodzą dwa równania Clapeyrona opisujące stan początkowy i stan końcowy ogrzewanego azotu. Wyznaczamy z dwóch pierwszych równań temperaturę na początku i na końcu i te dwa wzory wstawiamy do równania do wzoru na ciepło pobrane. Otrzymujemy taką zależność. W nawiasie mamy delta P. Gdy wstawimy dane do tego wzoru, to otrzymamy, iż pobrano około 16 500 J ciepła.